kolejne obrady, chciałbym prosić wszystkich o powstanie. Chciałbym, żebyśmy minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego tragicznie prezydenta miasta, który był notabene samorządowcem takim jak i my. Także proszę o minutę ciszy. Otwieram czwartą sesję Rady Gminy Nowe Ostrowy. Witam serdecznie wójta gminy Nowe Ostrowy, pana Dzisława Kostrzewę. Witam skarbnika gminy, panią Małgorzatę Sołtysińską. Witam sekretarza gminy Nowe Ostrowy, pana Zbigniewa Ujazdowskiego. Witam dyrektora szkoły podstawowej w Ostrowach, panią Małgorzatę Strębską. Witam. Witam wicedyrektora szkoły podstawowej w Ostrowach, panią Elżbietę Marczak. Witam. Witam dyrektora szkoły podstawowej w Imielnie panią Annę Sikorę. Witam dyrektora gminnego przedszkola w Ostrowach, panią Marzenę Zwierzchowską. Witam radnych Rady Gminy Nowe Ostrowy. Stwierdzam, że na 15 radnych Rady Gminy na dzisiejszej sesji, zgodnie z listą obecności, obecnych jest 15 radnych. Stwierdzam, że sesja jest prawomocna i może podejmować uchwały. Szanowna Rado, proponowany porządek każdy z państwa otrzymał wraz z zaproszeniem na sesję. Proszę pozwolić, że go odczytam. Pierwsze, otwarcie sesji. Drugie, przyjęcie porządku. Trzecie, przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy. Czwarte, interpelacje i zapytania. Piąte, informacja dotycząca funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Nowe Ostrowy. Szóste, podjęcie uchwał w sprawach a. dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. B. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Nowe Ostrowy na 2019 rok. C. ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Siódme, przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok. Ósme, zatwierdzenie protokołu nr 1/2018 z kontroli przeprowadzanej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 21 grudnia 2018 roku. Dziewiąte, sprawozdanie wójta gminy na temat działalności w okresie międzysesyjnym. Dziesiąte, odpowiedzi na interpelacje i zapytania. Jedenaste, wolne wnioski, informacje. Dwunaste, zakończenie obrad. Czy do przedstawionego projektu porządku państwo mają uwagi lub inne propozycje? Jeżeli nie ma uwag, punkt pierwszy i drugi porządku uważam za zrealizowany. Przechodzimy do punktu trzeciego porządku. Szanowni radni, protokół nr 3/3/2018 sesji Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 28 grudnia 2018 roku był wyłożony do wglądu zainteresowanym w biurze Rady Gminy. Był także wyłożony do wglądu przed obradami. Państwo radni mieli możliwość zapoznania się z tym dokumentem. Czy do protokołu z sesji państwo radni mają uwagi lub zapytania? Jeżeli nie ma uwag, to proszę o jego przegłosowanie. Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Proszę, głosujemy. Jeszcze dwie osoby, dobra, 14 jeszcze, aha.
chwileczkę, mamy problemy techniczne. Dziękuję. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że protokół sesji został przyjęty 15 głosami za, głosów przeciwnych, wstrzymujących się od głosowania nie było. Zamykam punkt trzeci obrad, otwieram punkt czwarty sesji. Proszę radnych o zgłaszanie interpelacji i zapytań. Nie ma interpelacji, w takim razie zamykam punkt czwarty. Otwieram punkt piąty obrad, w którym przewidziane jest przedstawienie informacji dotyczących funkcjonowania placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Nowe Ostrowy. Poproszę dyrektora szkoły podstawowej, panią Małgorzatę Stremską oraz wicedyrektora szkoły podstawowej Elżbietę Marczak o udzielenie informacji dotyczącej działalności szkoły w Ostrowach. W roku szkolnym 2018-2019 w szkole zajęcia odbywają się w 14 oddziałach. Jeden oddział przedszkolny, dwie klasy pierwsze, jedna klasa druga, jedna klasa trzecia, dwie klasy czwarte, dwie klasy piąte, jedna klasa szósta, jedna klasa siódma, jedna klasa ósma i dwie klasy trzecie gimnazjum. Łącznie nauką objętych jest 13 uczniów w oddziale przedszkolnym, 184 uczniów w klasach 1-8 i 35 uczniów w oddziale gimnazjalnym. Jeden uczeń realizuje obowiązek szkolny w ośrodku rehabilitacyjno-edukacyjnym Niezabudka w Kutnie i jest w klasie trzeciej. Zatrudnionych jest 29 nauczycieli, 27 jest pełno zatrudnionych, dwoje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy nauczyciele mają wyższe wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym i pełne kwalifikacje do nauczania zajęć edukacyjnych. Ze względu na posiadany stopień awansu zawodowego możemy pochwalić się 18 nauczycielami dyplomowanymi, co stanowi 62% wszystkich nauczycieli, 10 nauczycieli mianowanych, co stanowi 35% całej kadry, 1 nauczyciel kontraktowy, co stanowi 3% wszystkich nauczycieli. Pracownicy administracyjno-obsługowi, 1 referent, obecnie przebywający na urlopie rodzicielskim, na okres nieobecności referenta zatrudniono osobę na zastępstwo. 1 intendent, 3 kucharki, 5 sprzątaczek. W pierwszym okresie roku szkolnego pracę na terenie szkoły świadczyło 6 osób w ramach robót publicznych. Pracowały w różnym czasie i w różnym wymiarze czasu pracy. Pomoc ta była udzielana w oddziale przedszkolnym, przy sprzątaniu i jako pomoc w kuchni. Jeżeli chodzi o klasyfikację śródroczną, odbędzie się ona dopiero w dniu 29 stycznia. W związku z tym nie możemy teraz przedstawić wyników klasyfikacji. Z wstępnych informacji wychowawców wszyscy uczniowie będą klasyfikowani. Efekty kształcenia. Zgodnie z harmonogramem badań wyników nauczania przyjętych w roku szkolnym 2018-19 w pierwszym okresie przeprowadzono badanie gotowości do nauki w klasach pierwszych, sprawdzian wiadomości uczniów klas czwartych, tak zwanych na wejściu w drugi etap edukacji, diagnozę przedszkolną w oddziale przedszkolnym, diagnozy przedmiotowe z języka polskiego w klasach czwartej A, czwartej B, piątej B i ósmej, z matematyki w klasach czwartej A, czwartej B, piątej A, piątej B i ósmej, z języka angielskiego w klasie czwartej A, czwartej B i ósmej, z przyrody w klasie siódmej, z historii w klasie czwartej A, czwartej B i piątej B.
Przeprowadzono również pierwsze próbne egzaminy dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej oraz trzecioklasistów oddziałów gimnazjalnych. Drugi próbny egzamin odbędzie się po feriach w marcu. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Udział uczniów w zajęciach dodatkowych. Zajęcia specjalistyczne, jakie prowadzimy, to zajęcia logopedyczne, z których korzysta 42 uczniów. Zajęcia rewalidacyjne, troje uczniów. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla 29 uczniów. Wszyscy uczniowie uczęszczający na te zajęcia posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla trojga uczniów, którzy również posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. Z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego korzysta 9 uczniów, w tym 5 z opinią. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki 8 uczniów, w tym 3 z opinią. Zajęcia wyrównawcze 5 uczniów posiadających opinię. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego 35 uczniów, w tym 11 z opinią. Z matematyki zajęcia 12 uczniów, w tym 2 z opinią. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego 19 uczniów, w tym 6 z opinią. Koła zainteresowań. Koło polonistyczne korzysta 19 uczniów, w tym 6 z opinią. Koło polonistyczne 19 uczniów, drugie polonistyczne 13 uczniów, języka angielskiego 11 uczniów, matematyczne 19 uczniów, biologiczno-chemiczne 9 uczniów i artystyczne 8. Innowacje pedagogiczne prowadzone są z matematyki pod tytułem Poznać, zrozumieć dla 35 uczniów gimnazjum. Z zajęć świetlicowych korzysta w oddziałach od 0 do 4 89 uczniów i w klasach od 5 do 3 gimnazjum 65. Z zajęć sportowych korzysta 22 uczniów. W Szkole Podstawowej imienia Mieczysławy Butler w Ostrowach w klasach 2-8 32 uczniów, to jest 20%, posiada opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, a troje uczniów posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W oddziałach gimnazjalnych 11 uczniów, to jest 31%, posiada opinie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Pedagog szkolny i logopeda pracują zgodnie z planami pracy, podejmują wspólnie z pozostałymi nauczycielami wiele cennych działań na rzecz społeczności szkolnej, ściśle współpracują z rodzicami, nauczycielami i instytucjami wspomagającymi szkołę. W ramach profilaktyki przeprowadzono akcje i kampanie profilaktyczne. Bycie Polakiem zobowiązuje wolni od uzależnień. Konkurs na wolontariusza roku 2019. Zadbaj o swoje płuca. Dopalaczom mówimy stop, wybieramy zdrowie. Dziękuję, nie piję. Dziękuję, nie palę. Kampania Dobrze Cię widzieć. Nie dla czadu. A w dniu 6 lutego funkcjonariusze Policji z Kutna i Krośniewic spotkają się z uczniami naszej szkoły w temacie Bezpieczne ferie 2019. W szkole prowadzone również były akcje charytatywne i wolontariat. Szkoło, pomóż i ty. Akcja charytatywna na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych 131 zł. Świąteczne kartki dobroczynne. Kampania charytatywna na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych 106 zł. Tradycyjnie bierzemy udział również w akcji Góra Grosza, gdzie pieniążki trafiają do domów dziecka i rodzin zastępczych. Zebraliśmy 9,52 kg groszy, co dało kwotę 101,57 zł. Szlachetna paczka, w której wzięliśmy udział, kwota 1075 zł. Wypomagaliśmy wybranej rodzinie. Wzięliśmy również udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w 27 finale i zebraliśmy rekordową kwotę 9787 zł
i 67 groszy. Bierzemy udział również w akcji Wszystkie kolory świata. Jest to projekt promujący wolontariat oraz działania o charakterze charytatywnym organizowanym przez UNICEF. Bierzemy udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Razem na Święta. Zbieramy korki plastikowe dla ucznia naszej szkoły. Na bieżąco organizujemy pomoc indywidualną, materialną oraz psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej. Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej w Ostrowach działa w pełnym wymiarze godzin, to jest 30 godzin tygodniowo. Podejmowane działania były zgodne z rocznym planem pracy biblioteki szkolnej. Zbiory biblioteczne udostępniane były uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły codziennie według grafiku pracy biblioteki. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, czytelnicy kierowani byli do innych tego typu placówek, na przykład do Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowych Ostrowach lub sprowadzano książki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. W pierwszym półroczu roku szkolnego 2018-19 prowadzono różnorodne działania mające na celu promocję czytelnictwa. Były to wystawki książek, spotkania w bibliotece promujące jej zbiory, włączenie się w obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania, obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, m.in. udział grupy uczniów w czytelniczej sztafecie szkół, imprezie czytelniczej, w której uczestniczą biblioteki szkolne z terenu powiatu kutnowskiego, pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników. Biblioteka szkolna włączyła się również w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wykonała gazetkę okolicznościową na korytarzu szkolnym i w czytelni, udział uczniów w konkursie plastycznym w formie lepbooka na temat Niepodległa 1918 – Drogi do Niepodległości, zorganizowanym przez Bibliotekę Wojewódzką, filię w Kutnie oraz Szkołę Podstawową nr 1 w Kutnie. W roku Ireny Sendlerowej głośne czytanie przez uczniów książki Ewy Nowak Kto uratował jedno życie? Historia Ireny Sendlerowej, dyskusja na temat Holokaustu. Roku Stanisława Moniuszki w 200. rocznicę urodzin, inauguracja działań poświęconych Moniuszce. Gazetka Stanisław Moniuszko, życie i twórczość oraz konkurs Stanisław Moniuszko, cykliczny dla uczniów wytrwałych. Nauczyciel biblioteki przeprowadził 29 lekcji bibliotecznych. Brali w nich udział uczniowie wszystkich etapów kształcenia, od oddziału przedszkolnego poczynając, a na gimnazjalistach kończąc. Ponadto w wymiarze jednej godziny tygodniowo pod opieką nauczyciela bibliotekarza przebywa, oczekując na zajęcia uczeń klasy drugiej realizujący zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia. Uczeń ten podczas pobytu w bibliotece wykonuje ćwiczenia ogólnorozwojowe. Kierując się troską o rozwój zainteresowań i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w październiku 2018 roku sporządzono wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Wnioskowana kwota to 15 tysięcy złotych, natomiast 12 tysięcy złotych to dotacja rządowa i 3 tysiące złotych wkład własny. W celu zapewnienia uczniom właściwej realizacji podstawy programowej zakupiono do biblioteki szkolnej niezbędne lektury szkolne, których nie mieliśmy. W pierwszym półroczu roku szkolnego wypożyczono uczniom łącznie 1350 książek oraz 1983 podręczniki szkolne. Bieżące potrzeby biblioteki szkolnej to dalszy zakup książek zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz sukcesywne uzupełnianie stanu lektur szkolnych. Organizacje. W szkole aktywnie działa samorząd uczniowski, sklepik szkolny, SKO i PTTK. Samorząd szkolny w pierwszym półroczu zrealizował następujące zadania. Dzień nauczyciela, Dzień chłopca, organizacja turnieju piłki nożnej dla chłopców, dyskoteka Andrzejkowa, oprawa muzyczna i dekoracja tematyczna. Członkowie samorządu uczniowskiego włączyli się w organizację uroczystości organizowanych na terenie szkoły i poza szkołą. Byli inicjatorami konkursu Międzyklasowy Turniej Piłki Nożnej oraz drugiej edycji Mikołaj i jego drużyna. Uczestniczyli również w różnych konkursach artystycznych,
uroczystościach o charakterze patriotycznym, religijnym, promując szkołę na zewnątrz. Z okazji Święta Zmarłych odwiedzili grób patrona szkoły oraz groby byłych pracowników i uczniów szkoły. Przez całe pierwsze półrocze prowadzili akcję Twój szczęśliwy numerek dla uczniów oraz aktywizowali gazetkę samorządu uczniowskiego na korytarzu szkolnym. Włączyli się do akcji charytatywnych i wolontariatu Góra Grosza, Szkoło Pomóż i Ty, Świąteczne Kartki Dobroczynne, Szlachetna Paczka, Razem na Święta i WOŚP. Pozyskiwali fundusze na swoją działalność. Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK, działając w naszej szkole, jest najliczniejszym kołem w Polsce. Członkowie koła z naszej szkoły w tym roku wzięli udział w 5 rajdach pieszych zorganizowanych przez Łęczycki Oddział PTTK. Imprezy odbywały się w soboty, a wzięło w nich udział łącznie 182 uczniów. Pokonali trasę łączną 42 km. Były to rajd szlakiem bohaterów walk nad Bzurą, stulecie odzyskania niepodległości, żółty jesienny liść, rajd dla niepodległej i rajd mikołajkowy. Z rajdów uczestnicy wracali z wyróżnieniami i nagrodami za udział w konkursach przeprowadzanych na mecie imprez. Konkurs piosenki legionowej, gdzie zajęli nasi uczniowie pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Drugie i trzecie miejsce drużyny w klasyfikacji generalnej konkursów rozgrywanych podczas 16 rajdu Żółty Jesienny Liść. Konkurs na najaktywniejszego turystę w oddziale PTTK Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy w 2018 roku wyłoniono 8 laureatów naszej szkoły. 13. edycja powiatowego konkursu fotograficznego Moja Mała Ojczyzna, Miejsca Pamięci i Walk o Niepodległość w kategorii klas najmłodszych drugie miejsce zajęło dwoje uczniów oraz dwa wyróżnienia, a w kategorii uczniów starszych pierwsze miejsce i trzy wyróżnienia. Uczniowie w ten sposób promowali szkołę i gminę Nowe Ostrowy. Promowali zdrowy styl życia, rozwijali zainteresowania geografią, historią, przyrodą, poznawali dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Udział w rajdach stał się już piękną tradycją naszej szkoły, którą szkoda zaprzepaścić, podnosząc koszty transportu uczniów na miejsce startu rajdu. Wyjazdy do końca roku 2018 były bezpłatne. Ja dziękuję Państwu bardzo i przekazuję głos Pani Dyrektor. W szkole działa świetlica dla wszystkich dzieci dojeżdżających do szkoły i dla chętnych uczniów. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7 do 8 i od 12 do 15 oraz w miarę bieżących potrzeb uczniów. Łącznie ze świetlicy korzysta aż 154 uczniów, 89 uczniów klas 0-4 i 65 uczniów klas od 5 do 3 gimnazjum. Zajęcia prowadzone były zgodnie z planem pracy, a dominującą formą działania była zabawa i rozwój zainteresowań uczniów oraz pomoc w nauce. Wśród codziennych zabaw i zajęć tematycznych znalazło się wiele różnorodnych form zajęciowych. Były to gry i zabawy grupowe w świetlicy, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia muzyczne, zajęcia stolikowe, czyli gry planszowe, układanki, zajęcia dramowe, krótkie formy aktorskie, próby inscenizacji krótkich przedstawień lub wierszy, zajęcia literackie, wspólne czytanie, opowiadanie treści, plastyczne przedstawianie utworów literackich, zajęcia audiowizualne, oglądanie bajek i filmów, zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu na placu zabaw. Poszerzono wiedzę na temat bezpieczeństwa i zgodnej współpracy w grupie. Podczas przebywania w świetlicy dzieci miały również czas przeznaczony na odrabianie zadań domowych oraz odpoczynek w formie zabaw dowolnych według własnych zainteresowań, korzystając z klocków i gier. Ze stołówki szkolnej korzysta łącznie 207 uczniów, w tym 45 przedszkolaków, 32 uczniów klas 0-3 gimnazjum refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 120 uczniów klas od 0 do 3 gimnazjów płatnych przez uczniów,
Obiady wydawane są podczas trzech przerw dla klasy pierwszej, od klasy pierwszej i od pierwszej do trzeciej szkoły podstawowej o godzinie 10:35, dla klas 4-6 o godzinie 11:35, klasy 7-8 i oddziały gimnazjalne mają obiad wydawany o godzinie 12:35, natomiast dzieci z oddziałów przedszkolnych przychodzą na obiadek o godzinie 12. Cena jednego obiadu dla ucznia wynosi 2 zł. W pierwszym okresie tego roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnego rodzaju konkursach i zawodach sportowych. Łącznie odbyły się 24 konkursy i jak przedstawiają się osiągnięcia w tych konkursach. W konkursie Bycie Polakiem zobowiązuje wolnie od uzależnień w kategorii uczniów klas 8 do 3 gimnazjum pierwsze miejsce, drugie i trzecie, natomiast w kategorii klas od 4 do 7 pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 5 wyróżnień. W konkursie Wolontariusz Roku 2019 dwóch uczniów z klasy 8. W konkursie Przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej w kategorii przedszkolaków pierwsze miejsce, w kategorii klas 1-3 pierwsze i drugie miejsce, w kategorii klas 4-6 pierwsze i drugie miejsce, w kategorii klasy od 7 do 3 gimnazjum pierwsze, drugie miejsce oraz wyróżnienie. Uczniowie nasi brali udział również w ogólnopolskich konkursach i w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI z matematyki zajęli 4, 21, 27, 33, 39, 42 i 45 miejsce. W ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI Pingwin z przyrody zajęli 15 miejsce. W trzeciej edycji powiatowego konkursu fotograficznego Moja Mała Ojczyzna Miejsce Pamięci i Walk o Niepodległość pierwsze i drugie miejsce oraz 5 wyróżnień. W szkolnym konkursie językowo-plastycznym z okazji Dnia Języków Obcych pierwsze i drugie miejsce w kategorii klas 1-4 i w kategorii klas od 5 do 3 gimnazjum pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI z języka angielskiego uczniowie nasi zdobyli 4 miejsce i dyplom laureata oraz 13, 19, 20, 23, 29, 31, 40 i 41 miejsce. W ogólnopolskim konkursie przedmiotowym EDI Panda z języka polskiego zdobyliśmy pierwsze miejsce i tytuł laureata, 5 miejsce dyplom laureata i nagrodę książkową, 9 miejsce dyplom i wyróżnienie oraz 13, 20, 21 i 25 miejsce. W szkolnym konkursie poetycko-plastycznym Jan Paweł II w oczach dziecka konkurs dla klas 0-6 i tutaj były w kategorii klas 0-3 pierwsze, drugie i trzecie miejsce i w kategorii klas 4-6 pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W konkursie poetycko-plastycznym Promieniowanie ojcowstwa dla klas od 7 do 3 gimnazjum pierwsze, drugie i trzecie miejsce. W konkursie Bohater Niepodległości w Łodzi Wojewódzka Biblioteka Publiczna jedno wyróżnienie. W konkursie SKO był to konkurs na banknot z okazji stulecia odzyskania niepodległości zostało nagrodzonych 37 uczniów. Osiągnięcia uczniów w zawodach sportowych w pierwszym półroczu roku szkolnego 2018-19 przedstawiają się następująco. W indywidualnych biegach przełajowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego pierwsze miejsce indywidualnie. Tenis stołowy drużynowy w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Mistrzostwa Powiatu Kutnowskiego drugie miejsce drużynowo chłopcy i trzecie miejsce drużynowo dziewczęta. W turnieju piłki siatkowej chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej półfinał Mistrzostw Powiatu Kutnowskiego zdobyliśmy pierwsze miejsce drużynowo chłopcy. Szkoła dokłada starań, aby pobudzić zainteresowania uczniów otaczającym światem. Wycieczki umożliwiają lepsze niż lekcja poznanie przez uczniów środowiska przyrodniczego kraju i walorów historyczno-kulturowych.
Dzięki wyjazdom do kina i teatru uczniowie mogą na bieżąco uczestniczyć w premierach wybranych filmów i spektakli teatralnych. Uczniowie brali udział w tematycznych warsztatach, lekcjach w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, oglądali spektakle w planetarium. Rajdy turystyczno-krajoznawcze organizowane przez SKKT pełnią rolę dydaktyczno-wychowawczą. Podczas rajdów uczniowie rozwijają również sprawność fizyczną, poznają swoją małą ojczyznę. Wycieczki są dopełnieniem realizowanej podstawy programowej, są elementem poznawczym i wychowawczym pracy szkoły. Łącznie odbyły się 42 wyjazdy, w tym 11 wyjazdów na zawody sportowe. I teraz jak one się przedstawiają. Solca Wielka, rajd pieszy krajoznawczo-turystyczny, 33 uczniów wzięło udział. Łęczyca, kino Górnik, film pod tytułem Dywizjon 303, była to wycieczka przedmiotowa, 70 uczniów. Krośniewice, Perna, rajd pieszy krajoznawczo-turystyczny, 36 uczniów. Kadek, film pod tytułem Krzysiu, gdzie jesteś? Wycieczka przedmiotowa, 84 uczniów. Gniezno, Biskupin, Kruszwica, była to wycieczka krajoznawczo-turystyczna, 32 uczniów. Kutno, Muzeum Bitwy nad Wzurą, wycieczka przedmiotowa, 26 uczniów. Puszczykowo, Rogalin, Kurnik, wycieczka krajoznawczo-turystyczna, 46 uczniów. Warszawa, Centrum Nauki i Techniki, wycieczka przedmiotowa, 34 uczniów. Kino Górnik w Łęczycy, film pod tytułem Biały Kieł, wycieczka przedmiotowa, 41 i 34 uczniów. Kutno, Muzeum Bitwy nad Wzurą, wycieczka przedmiotowa, 36 uczniów. Krośniewice, cmentarz parafialny, 26 uczniów. Warszawa, Centrum Nauki i Techniki, wycieczka przedmiotowa, 35 uczniów. Łagiewniki, Skotniki, Modrzew, rajd pieszy, krajoznawczo-turystyczny, 36 uczniów. Kutno Azory, zespół szkół nr 4, wycieczka przedmiotowa, 54 uczniów. Wola Pierowa, cmentarz parafialny, 28 uczniów. Ujazd Stary Gostków, rajd pieszy, krajoznawczo-turystyczny, 37 uczniów. Łódź, Centrum Nauki i Techniki, wycieczka przedmiotowa, 33 uczniów. Kutno, spektakl pod tytułem Ścieżkami Bogów, wycieczka przedmiotowa, 34 uczniów. Płock-Stróżewko, teatr dramatyczny, spektakl pod tytułem Królewna Śnieżka, wycieczka przedmiotowa, 39 uczniów. Łęczyca, rajd mikołajkowy, krajoznawczo-turystyczny, 66 uczniów. Kutno-Żychlin, finał akcji Szlachetna Paczka, 4 uczniów. Ostrowy, świetlica środowiskowa, plastyczne warsztaty, 24 uczniów. Łódź, teatr Pinokio, spektakl pod tytułem Chłopcy z placu broni, wycieczka przedmiotowa, 33 i 34 uczniów. Łęczyca, podsumowanie konkursu fotograficznego Moja mała ojczyzna, wycieczka przedmiotowa, 9 uczniów. Płock-Stróżewko, warsztaty Mydlana Kraina, wycieczka przedmiotowa, 34 uczniów i Toruń, żywe Muzeum Piernika oraz film Dziadek do Orzechów i Cztery Królestwa, wycieczka przedmiotowa, 33 uczniów. W pierwszym okresie roku szkolnego 2018-2019 odbyło się wiele uroczystości w naszej szkole. Wiodącymi działaniami były inicjatywy podjęte w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Działania podjęte przez nauczycieli naszej szkoły wspólnie z klasami są to bardzo bogate działania od nauki hymnu narodowego, gdzie oddział przedszkolny nauczył się dwóch zwrotek hymnu, poprzez cały hymn we wszystkich klasach, wycieczki do Muzeum Bitwy nad Wzurą, montaże słowno-muzyczne dla klas 1-3 stulecie odzyskania niepodległości, konkursy wszelkiego rodzaju, gazetki. Był to naprawdę przeogromnie bogate działania, piękne inicjatywy podjęte przez
wszystkich uczniów w naszej szkole i wszystkich nauczycieli. Ja tutaj już nie będę wszystkich tych działań, one są w sprawozdaniu przedstawionym tutaj do wglądu dla Państwa. Nie będę ich wszystkich czytała, ale proszę wierzyć, że było ich naprawdę bardzo dużo. Były to piękne działania. Myślę, że nasze dzieci naprawdę wiedzą, co to znaczy słowo ojczyzna, patriotyzm i stulecie odzyskania niepodległości. Pozostałe uroczystości szkolne, które miały miejsce w naszej szkole, to udział w uroczystościach gminnych i złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej w Ostrowach Cukrowni z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej, uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018-19, Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych, obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, akademia w szkole, występ dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym w Ostrowach wraz z udziałem w uroczystościach parafialno-gminnych, złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej w Ostrowach Cukrowni, koncert dla niepodległej, zabawa Andrzejkowa, Dzień Seniora, Jasełka, Wigilia dla seniorów, przedstawienie świąteczne dla rodziców i społeczności lokalnej, 10. koncert kolęd dla społeczności lokalnej i byłych pracowników szkoły. Było to wiele naprawdę pięknych, cennych uroczystości. Doskonalenie zawodowe. Nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych formach doskonaleniach, kursach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach i studiach podyplomowych. Dyrektor i wicedyrektor szkoły na bieżąco kontrolują i monitorują przestrzeganie zasad BHP przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Przeprowadzone są przeglądy obiektu szkolnego, terenu wokół szkoły i wyposażenia szkoły. Współpraca z Radą Rodziców układa się bardzo dobrze. Rodzice współuczestniczą w uroczystościach szkolnych i w tworzeniu programu wychowawczo-profilaktycznego. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły jest realizowany na bieżąco. Podejmowanych jest wiele działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, zapobieganie agresji, przestrzeganie prawa. Dziękujemy bardzo za dotychczasową współpracę panu wójtowi, radnym i pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim przyjaciołom i tym, którzy sprzyjają wszelkim działaniom podejmowanym w naszej szkole. W imieniu własnym i pani dyrektor. Dziękuję. Teraz poproszę panią dyrektor szkoły podstawowej, panią Annę Sikorę o przedstawienie informacji na temat funkcjonowania placówki oświatowej. W roku szkolnym 2018-2019 do naszej szkoły uczęszcza 86 uczniów, natomiast w oddziale przedszkolnym uczy się 8 dzieci, 6-latków. W szkole pracuje 18 nauczycieli, w tym pełno zatrudnionych jest, nie wiem czy słychać, bo jakoś słychać, dobrze. Pełno zatrudnionych jest 10, pozostali to niepełno zatrudnieni, a jeden nauczyciel dopełnia etat innej szkoły. W szkole zatrudnionych jest 5 pracowników administracji i obsługi, a dodatkowo pracę wspomagają pracownicy delegowani przez gminę w ramach robót doraźnych interwencyjnych. Oprócz zajęć stałych wynikających z ramowych planów nauczania, uczniowie nasi mogą korzystać i korzystają z zajęć dodatkowych, w tym głównie specjalistycznych. Są to zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, wyrównawcze, powiedziałabym w ilości okrojonej do minimalnego minimum, bo zajęć logopedycznych mamy 13 godzin tygodniowo, korekcyjno-kompensacyjnych 3 godziny tygodniowo oraz 2 godziny tygodniowo zajęć wyrównawczych. 1 godzina w klasie pierwszej oraz 1 godzina w klasie szóstej. Dodatkowo prowadzimy 2 godziny zajęć rozwijających zainteresowania dzieci w klasach 1-2 oraz 2 godziny zajęć rozwijających zainteresowania dzieci młodzieży w klasach 7-8 i są to godziny z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. W
Prowadzenie takich zajęć narzuca szkole rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom o specjalnych lub specyficznych potrzebach edukacyjnych. A w szkole takich uczniów mamy 15. Są to uczniowie, u których poradnia psychologiczno-pedagogiczna stwierdziła deficyty rozwojowe czy też niepełnosprawności i wydała dla wspomnianych dzieci jedno orzeczenie oraz 14 opinii. Obowiązkiem szkoły jest wszechstronna pomoc wszystkim uczniom, w tym dzieciom z deficytami. Stąd wspomniane zajęcia oraz napisany przez nauczycieli i specjalistów indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową. Należy jeszcze dodać, że na zajęcia logopedyczne uczęszcza w naszej szkole aż 34 uczniów. Proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły wynikający z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz przyjętych programów nauczania, tworzących szkolny zestaw programów nauczania, systematycznie obudowywany jest szeregiem akcji, przedsięwzięć, twórczych i kreatywnych pomysłów ze strony uczniów i nauczycieli i co należy podkreślić we współpracy z rodzicami. I tak, we wrześniu po raz kolejny zorganizowaliśmy obchody święta patrona szkoły, bohaterów bitwy nad Bzurą w formie szkolnego pikniku i miał on charakter historyczno-militarny, tradycyjnie już połączony z 17. ogólnopolskim rajdem starych pojazdów zabytkowych. Szkoła bardzo dobrze współpracuje z komandorem tego rajdu, z panem Adamem Zatońskim. W programie uroczystości, między innymi uroczysty apel, zawody strzeleckie we współpracy z Ligą Obrony Kraju dla starszych dzieci, zabawy sprawnościowe typu rzut podkową, granatem, drewniany koń, wystawy sprzętu militarnego, zjeżdżalnia, przejażdżki zabytkowymi samochodami czy też motorami. Należy podkreślić wkład rodziców w przygotowanie i przebieg tej imprezy, która już, jak wspomniałam, na stałe weszła do kalendarza imprez szkolnych. To rodzice, ale także przy pomocy Urzędu Gminy zadbali o stronę gastronomiczną pikniku. Przygotowali grochówkę, kiełbasę, ciasta, słodycze oraz gorące napoje. Impreza ta stała się dobrym sposobem promocji szkoły oraz integracji ze środowiskiem lokalnym. Uczniowie nasi we współpracy z nauczycielami przygotowali występy i drobne podarunki z okazji Dnia Seniora w remizie strażackiej w Imielnie. Przygotowali akcję i przeprowadzili akcję Sprzątanie Świata, Dzień Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie uczniów klasy pierwszej, Tydzień Tolerancji i Dzień Praw Dziecka w Szkole, lekcje poświęcone Januszowi Korczakowi oraz Irenie Sendlerowej, Andrzejki, Mikołajki oraz Wigilię Szkolną. Chcę powiedzieć i podkreślić, że pochwalić się, ponieważ drugim językiem nowożytnym w szkole jest język niemiecki, więc ta Wigilia Szkolna trochę, oczywiście była ona polska, ale z okazji właśnie Wigilii dzieciaki przygotowały piosenki bożonarodzeniowe w języku niemieckim. I to wypadło bardzo ciekawie, bardzo fajnie i było inaczej. Szczególny charakter miały szkolne uroczystości z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę. Tak naprawdę obchody tejże rocznicy w naszej szkole trwały już od pikniku zorganizowanego przez Urząd Gminy, a mającego miejsce w czerwcu 2018 roku. Obok uroczystego apelu i szkolnego śpiewania piosenek patriotycznych oraz żołnierskich, dzieci udział wzięły w konkursach śpiewania w szkole podstawowej w Szewcach Nadolnych oraz świetlicy środowiskowej w Ostrowach. Uczennice klasy siódmej, które przygotowały przepiękny taniec z flagą, z biało-czerwoną flagą i przedstawiły się podczas tego pikniku czerwcowego gminnego, zatańczyły też w szkole podstawowej w Szewcach Nadolnych i muszę Państwu powiedzieć, że zrobiły tam istną renomę.
We wszystkich klasach pojawiły się gazetki okolicznościowe. Przyozdobiono w biało-czerwone barwy, kwiaty, korytarze szkolne, okna szkolne. Szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Rekord dla Niepodległej. Uczniowie zaśpiewali 9 listopada o godzinie 11, tuż przed tym uroczystym apelem, zaśpiewali hymn państwowy, cztery zwrotki hymnu państwowego, aczkolwiek uczymy też dzieci, jak tutaj panie dyrektorki wspomniały, w mojej szkole również dzieciaki z oddziału przedszkolnego się zaangażowały, a starsi no, dobrnęli do 13 zwrotki hymnu państwowego. Przygotowano prezentacje multimedialne, odbyły się warsztaty dydaktyczne w Muzeum Niepodległości w Łodzi na temat postaci Józefa Piłsudskiego, na temat wydarzeń w okresie międzywojnia. Sukcesami zakończył się udział dzieci w konkursie literackim Od Bałtyku do Tatr, który organizował Kutnowski Dom Kultury w Kutnie. Dzieci napisały przepiękne prace literackie. Były to cztery prace i wszystkie zdobyły bardzo wysokie lokaty. Ja uczę języka polskiego w 8 klasie. Kiedyś tak sobie pomyślałam, kiedyś państwu przyniosę taką pracę wzorcową, literacką, napisaną przez nasze dzieci. Naprawdę jestem zachwycona, cieszę się bardzo, że dzieci potrafią tak napisać. Nie ma jeszcze, posiedzenie rady mamy w poniedziałek, nie mam wyników klasyfikacji, ale już państwu mogę powiedzieć, że 5 uczniom wystawiłam z języka polskiego oceny celujące. Jestem z nich bardzo dumna, jeżeli chodzi o te dzieci, o egzamin z języka polskiego, o kwiecień jestem spokojna. Dzieci i nauczyciele włączyli się również w obchody gminne tej jakże ważnej rocznicy. Inne wyjazdy naszych dzieci. Do Sierpca, do skansenu, połączone z warsztatami. Do Łodzi, do parku trampolin, gdzie ćwiczyły pod okiem trenerów, specjalistów. Kino w Łęczycy, w Łodzi i dwie wizyty w teatrze w Płocku oraz w Gostyninie na spektaklach pod tytułem Opowieść Wigilijna oraz Balladyna. Łącznie w szkole zorganizowano dwie wycieczki całodniowe. W soboty te wyjazdy się odbyły. 5 wyjazdów do teatru i kina w trakcie zajęć oraz 6 wyjazdów na zawody sportowe również w trakcie zajęć. W szkole prężnie działa samorząd uczniowski, a w szczególności sekcja wolontariatu samorządu, która podejmuje szereg akcji, a pojawiające się nowe pomysły są udoskonalane i wdrażane. Z inicjatywy samorządu uczniowskiego zorganizowano w szkole zbiórkę dla podopiecznych placówki opiekuńczo-wychowawczej Tęcza w Kutnie. Zaangażowali się wszyscy – uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy obsługi szkoły. Już od października wszyscy prężnie zbierali upominki. Mieszkańcy Tęczy otrzymali od nas m.in. słodycze, książki, przybory szkolne, papiernicze, sprzęt sportowy, ubrania, gry, filmy i wiele innych cennych rzeczy. Inną akcją charytatywną jest zbieranie karmy i potrzebnych sprzętów dla psów podopiecznych Fundacji Krzykosiaki Psy w Potrzebie z Kłodawy. Jeszcze inną akcję wkręć się na pomaganie, polegającą na zbieraniu plastikowych nakrętek. Nasza szkoła współpracuje z jedną konkretną rodziną pod hasłem Zbieramy dla Mariusza. Dookoła szkoły pojawiły się karmniki oraz puszki z pokarmem dla ptaków. Ta z kolei akcja przebiega we współpracy z Lasami Państwowymi. W kończącym się pierwszym półroczu zorganizowano w szkole spotkanie dla rodziców z sanepidem. Mówiono o szczepieniach, o zdrowym żywieniu dzieci oraz ich higienie osobistej. Z dziećmi przeprowadzono pogadanki na temat bezpieczeństwa w internecie, na temat cyberprzemocy, hejtu. W tym zakresie przygotowano wiele prezentacji multimedialnych. Wiele uwagi poświęcono bezpieczeństwu w szkole, w autobusie szkolnym, na drodze oraz w kontaktach z nieznajomymi.
przeprowadzono spotkania z policjantami, a dla rodziców przygotowano prelekcje o szkodliwości dopalaczy i o tym, jak uchronić dzieci przed nimi. Szkoła bierze udział w takich akcjach jak Trzymaj formę, Bieg po zdrowie, Odblaskowe pierwszaki. Nie ma, tak jak powiedziałam, nie ma tych wyników klasyfikacji, ale chcę powiedzieć, zorientowałam się już, że ocen nieodpowiednich i nagannych zachowania nie będzie. W szkole nie dochodzi do jakichś niepokojących zjawisk i zajść, a drobne kłopoty wychowawcze są na bieżąco niwelowane, zawsze we współpracy z rodzicami. Od początku roku szkolnego szkoła współpracuje z Łódzkim Związkiem Sportowym. W ten sposób dzieci korzystają z dodatkowych 4 godzin sportu w tygodniu. W klasie 8 przeprowadzono 2 3-dniowe egzaminy próbne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Wyniki z języka polskiego kształtują się na poziomie 62%, natomiast z matematyki i języka angielskiego to poziom 35%. Szkoła cały czas przygotowuje się do egzaminów właściwych, które zaplanowane są na kwiecień 2019 roku. Osiągnięcia naszych uczniów. W konkursie literackim z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę od Bałtyku do Tatr wyróżnienia, nagrody na szczeblu powiatowym, jak już wspominałam, 4 uczniowie naszej szkoły, klasa 8 i klasa 7. W powiatowych zawodach w tenisie stołowym drużyna dziewcząt zajęła 3 miejsce, a drużyna chłopców też 3 miejsce. W gminnym przeglądzie piosenki patriotycznej i żołnierskiej 2 miejsce dzieci z oddziału przedszkolnego, 3 miejsce uczennicy klasy 3 oraz 5. Uczeń klasy 5 uzyskał wyróżnienie. W konkursie Ligi Ochrony Przyrody pod tytułem Mój ulubiony ptak uczeń klasy 6 zajął 1 miejsce w powiecie. W międzyszkolnym turnieju tenisa stołowego uczennica klasy 8 1 miejsce i w międzyszkolnym turnieju piłki nożnej chłopcy 1 miejsce. W miesiącu październiku szkoła była wizytowana przez wizytatora Łódzkiego Kuratorium Oświaty. Wizytacja polegała na obserwacji 5 jednostek lekcyjnych, ankietach, wywiadach w ramach monitoringu kształcenia umiejętności kluczowych będących pod priorytetem unijnym. I wizytacja ta zakończyła się pomyślnie dla szkoły. Dziękuję bardzo. Również dziękuję pani dyrektor. Proszę teraz dyrektor gminnego przedszkola w Ostrowach panią Marzenę Zwierzchowską o udzielenie omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem placówki. Proszę. Do gminnego przedszkola w Ostrowach w roku szkolnym 2018-19 uczęszczają dzieci 3-4-5-letnie. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 15.30. Funkcjonują 2 oddziały, oddział 5-latków i oddział 3-4-latków, do których uczęszcza 47 dzieci. 23 5-latków, 10 4-latków i 14 3-latków. W czasie pobytu w przedszkolu dzieci biorą udział w zajęciach dodatkowych, takich jak język angielski, religia 2 zajęcia tygodniowo oraz są objęte pomocą logopedyczną. Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie nauczania, wychowania i opieki realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Za każdą godzinę pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć ponad ustalony bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki. Z wyżywienia w przedszkolu korzystają wszystkie dzieci. Obiady przenoszone są ze szkoły podstawowej w Ostrowach. Dla 5 osób są finansowane przez GOPS. W placówce w roku szkolnym 2018-19 zatrudnione są następujące osoby. Dyrektor nauczyciel, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel stażysta, nauczyciel religii 1,5 godziny tygodniowo, nauczyciel logopeda 6 godzin tygodniowo, nauczyciel języka angielskiego 1,5 godziny tygodniowo, woźna oddziałowa oraz 2 woźne oddziałowe na etat zatrudnione przez Urząd Gminy. Działania edukacyjne uwzględniają właściwości rozwojowe dzieci, ich możliwości, potrzeby i zainteresowania. Dzieci uczą się zasad współdziałania, wdrażają się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
zdobywają oraz pogłębiają swoją wiedzę z różnych dziedzin, wzbogacają słownictwo o nowe nazwy i pojęcia. Doskonalą mowę w czasie wypowiadania się na różne tematy, rozwijają sprawność manualną podczas różnorodnej działalności plastyczno-konstrukcyjnej oraz sprawność ruchową. W przedszkolu opracowano i zrealizowano plan wstępnej adaptacji dzieci w celu przystosowania nowo przyjętych dzieci do życia w grupie przedszkolnej. We wrześniu w przedszkolu przeprowadzona była diagnoza logopedyczna u wszystkich dzieci celem wyłonienia tych, które wymagają pomocy logopedycznej. W tym roku szkolnym na zajęcia indywidualne uczęszczają 24 osoby. Nauczyciele przedszkola, dbając o podnoszenie jakości pracy z dziećmi, uczestniczyli w różnorodnych szkoleniach i warsztatach. Placówka realizuje plan pracy przedszkola, gdzie celem głównym jest rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i umożliwienie zdobycia wiedzy i uczenie szacunku do środowiska przyrodniczego. Przedszkole realizuje programy Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czyste powietrze wokół nas, Akademia AquaFresh. W przedszkolu działa aktywnie koło Ligi Ochrony Przyrody, który zrzesza dzieci i pracowników. Placówka podejmuje działania w zakresie edukacji ekologicznej i co roku bierze udział w konkursie na najlepiej pracujące koło Ligi Ochrony Przyrody. W tym roku nasze przedszkole otrzymało drugie miejsce przyznane przez Zarząd Okręgowy w Płocku, a opiekun koła srebrną odznakę Ligi Ochrony Przyrody za osiągane efekty wieloletnią koordynację działań na rzecz ochrony przyrody. W celu lepszego poznania środowiska dzieci brały udział w spacerach i wycieczkach po okolicy związanych z daną porą roku lub aktualnie omawianym tematem. Odbyły się wycieczki na skrzyżowanie, do piekarni w Krośniewicach, na pocztę w Ostrowach, do kina Górnik Błęczycy na bajkę pod tytułem Kopciuszek, do Kutnowskiego Domu Kultury na przedstawienie Czarodziejskie Słowa. Każdego roku na terenie przedszkola planuje się i organizuje szereg uroczystości dla przedszkolaków, rodziców i szerszej społeczności lokalnej. W tym roku odbyły się następujące uroczystości. Dzień przedszkolaka, Dzień chłopca, Światowy Dzień Zwierząt, Bezpieczny przedszkolak, spotkanie z policjantem, Dzień zdrowego przedszkolaka, spotkanie z lekarzem, Dzień postaci z bajek, Dzień pluszowego misia, pożegnanie jesieni, uroczystość dla rodziców, a także uczniów z klas młodszych szkoły podstawowej w Ostrowach. Andrzejki, Dzień wróżb, Mikołajki, Jasełka, Dzień babci i dziadka. Z okazji świąt Bożego Narodzenia dzieci otrzymały paczki, na sfinansowanie których pozyskano od sponsorów kwotę 1000 zł. Przedszkolaki zostały zaproszone do szkoły podstawowej w Ostrowach na przedstawienia w wykonaniu uczniów klas młodszych na straganie oraz na koncert dla Niepodległej i Jasełka. Delegacja przedszkolaków, jak co roku, złożyła kwiaty pod tablicą pamiątkową poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej 1 września w rocznicę wybuchu II wojny światowej i 11 listopada w Święto Niepodległości. Dzieci wzięły również udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Rekord dla Niepodległej z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, śpiewając wspólnie hymn Polski. Dzieci uczestniczyły w akcjach Sprzątanie Świata, Góra Grosza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tutaj poprzez organizację koncertu Gramy i Śpiewamy dla Orkiestry, był to koncert zorganizowany dla rodziców, oraz uczestniczą w zbiórce plastikowych nakrętek, baterii i płyt CD i DVD. W konkursie zorganizowanym przez Związek Gmin Regionu Kutnowskiego Zbiórka Baterii 2018 przedszkole zajęło drugie miejsce. Dzieci wzięły udział w drugim przeglądzie piosenki wojskowej i patriotycznej Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat, zorganizowanym przez Świetlicę Środowiskową w Ostrowach i Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowe Ostrowy, zdobywając wyróżnienie, oraz w konkursie taneczno-muzycznym organizowanym przez Miejskie Przedszkole w Krośniewicach pod nazwą Przedszkolaki na Ludowo, zdobywając pierwsze i drugie miejsce. Przedszkolaki wzięły udział w konkursie plastycznym Ligi Ochrony Przyrody Pozwólmy Ptakom Mieszkać Obok Nas, Mój Ulubiony Ptak, zdobywając pierwsze miejsce i wyróżnienie. W przedszkolu odbył się również rodzinny konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców Świąteczne Tradycje. W placówce prowadzona jest Kronika Przedszkola, Kronika Ligi Ochrony Przyrody i strona internetowa przedszkola. Dziękuję. Podjęcie dyskusji. Jednocześnie proszę dyrektorów placówek oświatowych o udzielenie odpowiedzi, jakieś pytania będą.
Tutaj pytanie do pani dyrektorki z Ostrów przedszkola i szkoły podstawowej. Nie było nic mowy o sprawach lokalowych, a były zmiany. Czy wszystko mamy rozumieć, że wszystko funkcjonuje jak najbardziej poprawnie? Jeżeli chodzi o przedszkole, to bardzo cieszymy się z nowej bazy lokalowej. Oczywiście nie ma tu porównania, biorąc pod uwagę lokal, w którym dotychczas przebywało przedszkole. Tutaj mogliśmy dodatkowo, mieliśmy miejsce i został stworzony oddział, dodatkowy oddział przedszkolny. No poza tym sale są ładne, widne, jest widno nie tak jak w poprzedniej placówce, gdzie było ciemno, znaczy ciemno, w sensie mówię o salach, prawda, gdzie nie były tak doświetlone, więc myślę, że jesteśmy wszyscy zadowoleni, zarówno rodzice, dzieci, jak i personel przedszkola. Jeśli chodzi ze strony szkoły podstawowej i oddziałów gimnazjalnych, oczywiście udało się tę współpracę dobrze nawiązać, także nie ma żadnych problemów. Dogadujemy się bardzo dobrze. Może są jakieś pytania? Znaczy, że jest dobrze. No ogólnie sytuacja, nie ma pytań. Wszyscy są chyba za... No ale to jeżeli... To z mikrofonu proszę ten... No. Nie, no uważamy, że jeżeli... No bo jeżeli współpraca pani szkoły i pedagogów układa się dobrze z rodzicami, a za wychowanie odpowiadają przede wszystkim chyba raczej rodzice, no to jeżeli jest dobrze, no to jest dobrze. Tylko z ust tej pani dyrektor z Imielna, coś taka troszkę była nutka, że troszkę pewno za mało tych godzin dla tych, ja tak to odczułam, z lokopedy czy tam z tych innych, że i z czego to wynika, czy z braku pieniędzy, czy chęci, czy nauczycieli. Prawda, gminie i tak dalej, więc to co mogę, to ustalę z panem wójtem, no to po prostu wprowadzam w szkole. Oczywiście takich godzin przydałoby się właśnie więcej, zwłaszcza ku zainteresowań, czy też jakichś godzin przygotowujących do egzaminu ósmoklasisty. I w tym momencie powiem, na przykład przydałaby mi się bardzo godzina wyrównująca z języka angielskiego, z języka, z matematyki. No ale cóż, no słyszę, że jest program oszczędnościowy i też będąc tutaj chciałabym po prostu usłyszeć coś więcej na ten temat, prawda? Tak jak powiedziałam, to jest minimalne minimum. Jeżeli chodzi, opinie dzieci są dokładnie analizowane, prawda, liczebność grup jest zachowana, to jest zgodnie właśnie z rozporządzeniami MEN-owskimi i na ile możemy pomagamy, dzieci uzyskują taką pomoc. Oczywiście potrzeby są większe i przydałoby się więcej takich godzin. Proszę. Jeżeli nie ma więcej jakichś... Jeszcze tak? Proszę. Tak, zapytam. No bo mówimy tutaj o tym wychowaniu, o odpowiedzialności. Pani dyrektor z Imielna mówiła, że jakichś poważniejszych incydentów nie było w trakcie roku i mniejsze rozwiązuje we własnym gronie. Ale chciałam zapytać panią dyrektor z Ostrów, bo był incydent w listopadzie, w Dniu Andrzejek. Dlatego zgłaszam to pytanie, ponieważ no rodzice też o to pytają. No był taki nieprzyjemny incydent, gdzie jedna z uczennic musiała przebywać 3 dni w szpitalu.
Wiemy wszyscy, na pewno większość wie może, o czym ja mówię, więc prosiłabym bardzo, żeby któraś z pań dyrektor odniosła się do tego tematu, bo no niestety w środowisku się o tym mówi. Dziękuję. Rzeczywiście był nieprzyjemny incydent, o którym został powiadomiony również pan wójt. Zainteresowani rodzice tych dzieci byli wezwani do szkoły. Problem ze strony szkoły został rozwiązany zgodnie z zapisami statutowymi. Uczniowie ci zostali ukarani tak, jak mówi nasz statut. Natomiast sprawa trafiła do policji i do sądu rodzinnego, gdzie dalej jest rozpatrywana i będzie no prawdopodobnie sąd rodzinny powinność uczyni. Natomiast z naszej strony problem został rozwiązany. Jeszcze mam jedno pytanie, a co na to kuratorium? Jakie stanowisko jest kuratorium w tym temacie? Kuratorium nie było informowane o tej sprawie. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, w takim razie zamykam dyskusję w tym punkcie. Dziękuję dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy naszego samorządu za przybycie na sesję i przedstawienie sprawozdań. Także dziękuję bardzo. Zamykam punkt 5. Ogłaszam 10-minutową przerwę. Nie wiem, co mówię.
Koniec przerwy, także już proszę już. I będę się znowu ma gdzieś śnił w nocy. Że... O. Dobra, słuchajcie państwo. Już może ten. Gdzie czekają? No też z przyczyn technicznych chciałem mieć taką. Dobrze. Już? Już? Wznawiam obrady. Otwieram punkt 6, podpunkt A. Poproszę skarbnika gminy, panią Małgorzatę Sołtysińską, o przedłożenie informacji dotyczących podjęcia projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok. Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu gminy na 2019 rok szczegółowo omawialiśmy na komisjach Rady Gminy. Nie uległ on zmianie z tym, o czym już mówiliśmy. Przypomnę tylko główne założenia. Pokazujemy zwrot podatku od nieruchomości, czyli po stronie dochodów i wydatków zabezpieczyliśmy środki dotyczące zwrotu drugiej raty podatku od nieruchomości. Wprowadziliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie dotyczące usunięcia azbestu. Wprowadziliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę otwartej strefy aktywności, od razu zwiększając również po stronie wydatków środki na ten cel oraz pokazaliśmy tutaj zwiększenie dotyczące rezerwy na zarządzanie kryzysowe, czyli to takie główne założenia, jeżeli chodzi o tę uchwałę budżetową. I w zadaniach inwestycyjnych zwiększyliśmy środki na budowę otwartej strefy aktywności o te pozyskane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Dziękuję. Czy do przedstawionego projektu uchwały radni mają wagi lub zapytania? Informuję, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Nowy Ostrowy. Jeśli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Wszyscy mają uchwałę przed sobą. Dobrze, stwierdzam kworum. Przystępujemy do głosowania. Jeszcze raz trzeba się zablokować. Spróbujcie w ten sposób. U mnie też się tak zrobiło, że zablokowało. Ale myślę, że dobrze. No za duże przerwy. Jak są uchwała za uchwałą, to jest lepiej. Pytam cię, bo jestem ciekawa jedna osoba, tylko tak mówię jedną osobę i dajmy się nie wiem, to nauczania, to jest... A. Ale godziny mają. Ale ja, godziny, 4 na osobę, 3, 12 godzin. Dobrze. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Wszyscy. Danusi nie ma. Nie ma. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosowania nie było. Przechodzimy do punktu B. Wysoka Rado, projekty planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Nowy Ostrowy zostały opracowane i zaopiniowane pozytywnie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rady Gminy. Czy jest potrzeba ich ponownego odczytania przez przewodniczących poszczególnych komisji? Też tak myśl. Informuję, że projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych Rady Gminy Nowy Ostrowy. Jeżeli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Proszę o uruchomienie głosowania w przedmiotowej sprawie.
jeszcze jedna. Dziękuję. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się od głosowania nie było. Jest podpunkt C. Poproszę kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, panią Bożenę Trzeciego, o przedstawienie danych dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023. Wieloletni rządowy program Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Ten program zastąpił realizowany dotychczas program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Nie wiem, czy ten program Posiłek w Szkole i w Domu omawiać Państwu, bo on był na komisji omawiany. Ponieważ ten obowiązuje od stycznia, właśnie ten nowy program, i w ustawie o pomocy społecznej jest taki zapis, że gmina jest, ażeby realizować ten program, jest zobowiązana posiadać taki osłonowy, wieloletni program w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2023. Bez tego dokumentu nie mógł być właśnie ten program realizowany. W związku z powyższym został właśnie opracowany taki dokument i zasadne jest właśnie wdrożenie tego programu w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023, ażeby można było realizować zadania, które wynikają właśnie z tego nowego programu od stycznia 2019 roku. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego projektu uchwały radni mają uwagi lub zapytania? Informuję, iż projekt uchwały w przedmiotowej sprawie został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję do Spraw Budżetu, Spraw Gospodarczych i Społecznych. Jeżeli nie ma uwag, to proszę o przegłosowanie projektu uchwały. Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Ale jest problem techniczny? A dobrze. Widzę, że wszyscy radni zakończyli głosowanie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 14 głosami za. Głosów przeciwnych, wstrzymujących się od głosowania nie było. Zamykam punkt 6 obrad. Dziękuję pani kierownik za przybycie. Otwieram punkt 7 sesji. I poproszę inspektora panią Elżbietę Lach o zapoznanie Rady Gminy ze sprawozdaniem z działalności Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018 rok. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku odbywała doraźne posiedzenia, w ramach których przeprowadziła rozmowy z osobami wezwanymi, mające na celu nakłonienie ich do poddania się leczeniu odwykowemu i badaniu psychologicznemu, które stwierdziłoby stopień uzależnienia od alkoholu. Wnioski o podjęcie działań w sprawie tych osób wpłynęły od rodziny 3 wnioski. Kuratora Sądu Rejonowego w Łęczycy 1 wniosek. Jedna z osób wezwanych poddała się badaniu pod kątem uzależnienia od alkoholu. Do Sądu Rejonowego w Łęczycy skierowano 2 wnioski o zastosowanie przymusowego leczenia odwykowego. 3 osoby poddały się zabiegowi wszycia leku disulfiren. W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 4 razy w miesiącu odbywały się spotkania z terapeutą prowadzącym terapię dla osób uzależnionych od alkoholu. Kilka osób systematycznie uczestniczy w tych spotkaniach, co przekłada się na utrzymywanie abstynencji. W ramach środków pozyskiwanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w dalszym ciągu prowadzona jest świetlica środowiskowa w Ostrowach Cukrowni, w której codziennie
Prowadzone są zajęcia z dziećmi. W świetlicy organizowane są imprezy i święta okolicznościowe. W roku 2018 odbył się bal maskowy dla dzieci przedszkolnych i klasy 1-3, dodatkowe zajęcia podczas ferii zimowych, Dzień Kobiet, konkurs plastyczny, stulecie odzyskania niepodległości, półkolonie w czasie wakacji, warsztaty plastyczne, ozdoby świąteczne, wyjazdy do kina i teatru, przegląd piosenki wojskowej i patriotycznej i koncert kolęd. Słuchajcie Państwo, czy jakieś pytania w tym temacie do Pani? No. Jeżeli nie ma, zamykam dyskusję, zamykam punkt 7 obrad. Otwieram punkt 8 sesji i proszę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Wiesława Brodę o zapoznanie radnych z treścią protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowostrowy w dniu 21 grudnia. Protokół numer 1 na 2018 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 21 grudnia 2018 roku w lokalu Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Broda. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 8.50, zakończono o godzinie 9.20. Udział w kontroli wzięli przewodniczący Wiesław Broda, zastępca przewodniczącego Mirosław Dębiski oraz członkowie Komisji Rewizyjnej Halina Jadczak, Ryszard Kupidura, Artur Olesiński, Marianna Woźniak oraz podinspektor Justyna Tworus, podinspektor Damian Cichacz. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej. Urząd Gminy Nowe Ostrowy, Nowe Ostrowy 80. 99350 Ostrowy. Kierownik jednostki kontrolowanej, wójt gminy Zdzisław Kostrzewa. Przedmiotem kontroli była objęta dokumentacja w zakresie polityki kadrowej Urzędu Gminy Nowe Ostrowy za 2018 rok. Ustalenia faktyczne. Stan zatrudnienia w Urzędzie Gminy na dzień 1 grudnia 2018 roku zgodnie z przedłożoną dokumentacją przedstawia się następująco. Zatrudnienie w samym Urzędzie Gminy wynosi 17 pracowników, łącznie z wójtem gminy, 3 konserwatorów, 1 operator koparko-ładowarki, 1 sprzątaczka, 1 pracownik świetlicy środowiskowej. W zakresie zatrudnienia w ramach robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w 2018 roku utworzono 71 pełnowymiarowych stanowisk w ramach robót publicznych. Prace społeczno-użyteczne w roku 2018 nie były organizowane. Utworzono 21 pełnowymiarowych stanowisk pracy w ramach staży. W okresie od 1.1.2018 roku do 31.11.2018 roku Gmina Nowe Ostrowy zleciła wykonanie prac w ramach umów zleceń, na które wydatkowano kwotę 86 809,52 zł brutto. Podczas kontroli w zakresie polityki kadrowej przeanalizowano wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez pracowników Urzędu Gminy. Stanowisko komisji. 1. Komisja rewizyjna wnioskuje o szczegółową analizę ponoszonych wydatków w ramach zawieranych umów, zleceń przez Gminę Nowe Ostrowy. 2. Komisja wnosi o rozszerzenie składu komisji decydującej o zatrudnieniu osób bezrobotnych o przedstawiciela z radnych i przedstawiciela z sołtysów. Podpisy członków komisji, 6 podpisów nieczytelnych. Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które po podpisaniu otrzymują kierownik jednostki kontrolowanej wójt gminy Zdzisław Kostrzewa, przewodniczący Rady Gminy Jacek Olesiński i przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Broda. Dziękuję. Dziękuję. Zgodnie z
zgodnie z paragrafem 54 w związku z paragrafem 49 ust. 3 punkt 8 Statutu Gminy Nowoostrowy stanowisko komisji rewizyjnej zawarte w protokole z przebiegu kontroli zatwierdza Rada Gminy. I musimy w takim razie przegłosować. Stwierdzam kworum, przystępujemy do głosowania. Proszę o uruchomienie głosowania w przedmiotowej sprawie. Jest. Poszło. Dwie osoby. Jednego jeszcze jedna osoba się. Aha, nie może, tak, dobrze. Słuchajcie, no to nic, to tam się nie, bo jest tak. Dobrze. Stwierdzam, że protokół z kontroli został przyjęty 12 głosami za, jeden głosu przeciwnie było, jeden głos się wstrzymał od głosowania. Zamykam punkt 8 obrad. Otwieram punkt 9 sesji. Poproszę wójta gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności w okresie międzysesyjnym. Już dobra. Informacja o działalności międzysesyjnej dotyczy okresu od ostatniej sesji, to jest od 28 grudnia 2018 roku do dnia dzisiejszego. W dniu 28 grudnia ukazało się ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora do spraw gospodarowania nieruchomościami rolnictwa i leśnictwa. Do 9 stycznia, a to jest terminu składania dokumentów, wpłynęła jedna oferta pani Anny Szymańskiej, która w ostatnich miesiącach wykonywała obowiązki na tym stanowisku w ramach prac interwencyjnych. Pani Szymańska spełniła kryteria naboru i z dniem 15 stycznia została zatrudniona na stanowisku podinspektora. W dniu 8 stycznia odbyło się spotkanie z przedstawicielami jednostek OSP z terenu gminy z udziałem prezesa zarządu gminnego Jakuba Świtkiewicza i komendanta Andrzeja Orzechowskiego. Głównym punktem spotkania było ustalenie harmonogramu walnych zebrań sprawozdawczych. Zaczną się one 9 lutego, będą w każdą sobotę odbywały się i zakończą 9 marca. W dniu 16 marca odbędzie się walne zebranie zarządu oddziału gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W międzyczasie odbędzie się turniej wiedzy pożarniczej najpierw na szczeblu gminnym, później powiatowym. W miesiącu grudniu zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania pod nazwą Budowa otwartej strefy aktywności, wariant rozszerzony, jeden obiekt zlokalizowany w Bzówkach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie siłowni plenerowej, 6 urządzeń, placu zabaw, 3 urządzenia, strefę relaksu, infrastrukturę i chodniki. Oferty można było składać do 9 stycznia do godziny 12. Oferty złożyło 16 firm. Najniższa cena to kwota 85 949,60 firmy Magic Garden spółka z o.o. z Pakościa, natomiast najwyższa 147 600 zł. Zamawiający zamierza przeznaczyć maksymalnie na to zadanie kwotę 90 563 zł. Termin zakończenia zadania ostateczny 21.06.2019 rok. W
dniu 11 stycznia 2019 roku decyzja dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie zatwierdzenia taryf na wodę i ścieki stała się ostateczna. Oznacza to, że zatwierdzenie taryfy, czyli nowe ceny, wchodzą 7 dni po ogłoszeniu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. W naszym wypadku nowe ceny obowiązują od 23 stycznia. Obecnie cena wody wynosi 2,29 zł za metr sześcienny oraz opłata abonamentowa 2 zł za miesiąc, natomiast cena ścieków 3,63 zł za metr sześcienny i opłata abonamentowa 1 zł za miesiąc. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 8%. W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Imielnie w dniu 11 stycznia 2019 roku o godzinie 18 odbył się koncert noworoczny w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej. Koncert był ogólnie dostępny dla społeczności z terenu gminy Nowe Ostrowy. To drugi taki koncert noworoczny w Imielnie. Takie spotkania koncertowe to jest pewna nowa propozycja dla mieszkańców gminy Nowe Ostrowy. W dniu 15 stycznia odbyło się zebranie z sołtysami, na którym omówiono przede wszystkim temat wyborów organów sołectwa, to jest sołtysa i Rady Sołeckiej. Ustalono harmonogram zebrań wiejskich, które odbędą się w pierwszej połowie lutego, w dniach od 4 do 14 lutego. Również 15 stycznia nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwą wykorzystanie energii słonecznej w gminie Nowe Ostrowy. Zadania zostały podzielone na dwie części. Pierwsza część to instalacja kolektorów słonecznych. Część druga to instalacja paneli fotowoltaicznych. Na pierwszą część wpłynęły dwie oferty o dużym rozrzucie cenowym. Jedna firma zaproponowała wykonanie zadania za kwotę 823 060 zł 2 grosze, druga za kwotę 411 427 50. Natomiast ceny złożonych ofert na fotowoltaikę wahają się w granicach od 1 436 253,03 do 1 688 318,19. W tym pierwszym przypadku, jeżeli chodzi o kolektory słoneczne, w związku z rzeczywiście jakby dużą różnicą cen, no musi zostać przeprowadzone takie postępowanie i udowodnienie, że ta niska cena jakby w pełni zapewni realizację tego zamówienia publicznego i ta procedura w tej chwili trwa. W odpowiedzi na zaproszenie w dniu 4 stycznia 2019 roku w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na stanowisko lokalnego animatora sportu w gminie Nowe Ostrowy w roku 2019 w wymaganym terminie wpłynęły dwie oferty pana Pawła Żebrowskiego i pana Witolda Wojczaka. Obie oferty spełniały określone w ogłoszeniu wymogi formalne i merytoryczne. Z obu kandydatami zostaną podpisane umowy cywilnoprawne. Okres pracy na obiekcie Orlika od marca do końca listopada 2019 roku. W dniu 16 stycznia 2019 roku gmina Nowe Ostrowy złożyła do Fundacji Orły Sportu, jest to operator programu, lokalny animator sportu, wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia tych animatorów. W dniu wczorajszym operator programu opublikował wyniki naboru. Otrzymaliśmy dofinansowanie wynagrodzeń animatorów w wysokości 9900 zł. W minionym okresie składaliśmy wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w roku 2019. Wniosek dotyczy zatrudnienia 60 osób na 6 miesięcy i 20 osób na 3 miesiące. Niestety po wizycie i rozmowie z panią dyrektor Urzędu Pracy na ten moment zabezpieczone są tak zwane środki algorytmowe na zatrudnienie 250 osób na cały powiat. To w przeliczeniu jakby na liczby mieszkańców w Kutnie, w Krośniewicach, w Brzechlinie i w pozostałych gminach wiejskich, no wychodzi gdzieś rzędu 7-10 osób na taką gminę jak nasza. Później jednak powinny się pojawić środki z różnych programów oraz rezerwy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i mamy nadzieję, że
jakby w trakcie roku ta ilość osób no, ulegnie zdecydowanemu zwiększeniu. Również prawdopodobnie będą nabory na zatrudnienie w ramach staży i też będziemy chcieli jakby jakąś część osób zatrudnić na staże po prostu realizowane przez Urząd Pracy. Dziękuję. Zamykam punkt 9 porządku. W związku z tym, że w punkcie 10 nie ma zgłoszonych interpelacji i zapytań, no to tego punktu też nie będzie. I otwieram punkt 11 sesji. Proszę zebranych o zgłaszanie zapytań oraz wolnych wniosków. Tutaj na moje ręce wpłynęło takie pismo. Nowe Ostrowy 24.01.2019, Rada Gminy Nowe Ostrowy. Prosimy o udzielenie informacji, jaka została załatwiona nasza prośba o zaplanowanie podwyżek w budżecie gminy Nowe Ostrowy dla pracowników Urzędu Gminy w dniu 26.11.2018 roku. Zwróciliśmy do wójta gminy o podwyższenie naszych uposażeń. Wszystkie aspekty uzasadniające naszą prośbę zostały zawarte w piśmie przedłożonym w miesiącu listopadzie 2018 roku. I tu jest 14 podpisów odręcznych pracowników gminy, nie będę już ich odczytywał. A to przeczytam pismo Nowe Ostrowy 26.11.2018, pracownicy Urzędu Gminy Nowe Ostrowy. Wójt gminy Nowe Ostrowy, zwracamy się z prośbą o podwyższenie naszych wynagrodzeń za pracę o kwotę 600 zł do pracy zasadniczej. W minionym roku otrzymaliśmy podwyżkę wynagrodzenia, która niweluje skutki inflacji w 2018 roku. Wysokość podwyżek w roku minionym nie spełnia naszych oczekiwań, tym bardziej, że do projektu budżetu na rok 2019 nie zaplanowano środków na wzrost wynagrodzeń. Od czasu zauważalnej podwyżki, która miała miejsce na początku roku 2017, widoczny jest znaczny wzrost cen towarów, a w szczególności usług, co powoduje, że wartość nabywcza zarabianych przez nas pieniędzy znacząco spadła w stosunku do roku 2017. Zapowiadane wzrosty cen energii elektrycznej po nowym roku jeszcze spotęgują tę tendencję, a otrzymywane przez nas pensje są niedużo większe od płacy minimalnej, ponieważ i ta corocznie wzrasta. A od stycznia 2019 roku będzie wynosiła 2250 zł. W naszym przypadku, uwzględniając 4 stanowiska kierownicze, wynagrodzenie zasadnicze wynosi średnio 2837 zł. Utrzymująca się przez długi czas frustracja pracowników sprawia, że wielu z nas myśli o zmianie pracy, czemu sprzyja coraz mniejsze bezrobocie i fakt, że coraz więcej zakładów proponuje lepsze warunki płacowe niż te, które mamy zapewnione w Urzędzie Gminy. Uważamy też, że tu zdobyliśmy duże doświadczenie, a zakład pracy wielokrotnie podnosił pewne nakłady w zdobycie tego doświadczenia, ale każdy z nas chce mieć płacę stosowną do wykonywanej pracy. Należy zwrócić także uwagę na duży wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które wynosi 4921,30 zł bez wypłat nagród zysku na podwyżki płacy w służbach mundurowych o ponad 1000 zł. Biorąc pod uwagę powyższe, uważamy, że średnia podwyżka, o jaką wnioskujemy w wysokości 600 zł, nie jest na obecną chwilę żądaniem wygórowanym. Sądzimy, że nasza praca w dużej mierze przekłada się na sprawne funkcjonowanie Urzędu Gminy w naszym kraju. Ostatnie dwie dekady przynoszące nam nieustanne zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa skutkują tym, że pracownikom przybyło i przybywa więcej obowiązków, co wiąże się także ze zwiększoną odpowiedzialnością pracowników urzędu. Zmiany kadrowe czy też absencje chorobowe, nieobecność pracowników związana z realizacją urlopów to także niektóre z powodów, które sprawiają, że spadają na nas dodatkowe obowiązki. Podjęcie się realizacji dodatkowych zadań powoduje wzrost oczekiwań płacowych. Mamy nadzieję, że przedstawione przez nas argumenty są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia naszej prośby. Tu są podpisy pracowników 19 bodajże. No to chyba raczej. Pan wójt coś chyba tam. Czy ja może tu jakby się odniosę no jakby do tego pisma bezpośrednio do Rady, ale w szczególności do pisma wcześniejszego, które zostało złożone. No jak Państwo wiedzą, budżet jest jakby konstruowany do 15 listopada i jak
jest to ostateczna data i to jest jedna rzecz. Natomiast my oczywiście analizując, konstruując budżet, myśleliśmy o podwyżkach, bo zdajemy sobie sprawę i wtedy i troszkę już wcześniej jakieś tam pisma wpłynęły do mnie. Ja to mam przed sobą pisma pracowników obsługi ze szkół, które zostały skierowane do dyrektorów szkół, a dyrektorzy szkół mi przekazali pismo również z GOPS-u. Natomiast po analizie z panią skarbnik, po jakby przeanalizowaniu też tak zwanej tej wieloletniej prognozy finansowej i wszystkich tych współczynników, które wpływają na to, czy można jeszcze zwiększyć deficyt, czy nie można zwiększyć, bo wiemy, że ten budżet posiada deficyt i to dość duży deficyt, po prostu na ten moment i przy tych dochodach i wydatkach nie ma tych pieniędzy na te podwyżki. Robiliśmy taką analizę, że jeżeli byśmy uwzględnili wszystkich pracowników obsługi w szkołach, tak jak mówiłem, GOPS-u, biblioteki, świetlicy środowiskowej, Urzędu Gminy, pracowników gospodarczych Urzędu Gminy, to podwyżka rzędu 200 zł brutto to jest koszt dla budżetu około 200 tysięcy zł, podwyżka 300 zł brutto to jest koszt dla budżetu około 300 tysięcy zł brutto, bo tylko ewentualnie takie to są jeszcze realne jakieś tam rozważania, bo podwyżka rzędu 400, 500, 600 zł po prostu jest to w ogóle nie do udźwignięcia jakby na nasz budżet i ja jestem tego świadomy i też jakby mówię o tym świadomie, że jest to po prostu niemożliwe. Rozmawiamy jakby o tej podwyżce i tu też jakby ten problem był poruszany też na sesji Rady Gminy i przy przyjmowaniu budżetu, że jest to problem. Idealnie by było i tak właściwie nawet w jakimś sensie sugerowałem, że może się uda, że po zakończeniu pierwszego kwartału, że może po kolekcie budżetu, kiedy rozstrzygną się te najbliższe przetargi, które chociażby i dzisiaj zostały powiedziane i inne jakby tam elementy i tak zwane wolne środki z lat ubiegłych, które zawsze są po rozliczeniu budżetu, po złożeniu sprawozdań, że być może jakąś tą kwotę znajdziemy, która pozwoli jakby nam zrealizować w tej minimalnej chociażby, bo te 200 zł brutto, to jest około 140 zł netto i to rzeczywiście, jeżeli wszyscy słyszymy i takie jest nastawienie troszkę wszystkich powiedzmy tych sfer budżetowych, że ktoś tam dostaje około 1000 zł, ktoś tam 600 zł, mówię o tych służbach też mundurowych i policji, i wojsko, i jeszcze inne, bo tam jakiś strajk był w sądach i też, że te protesty przynoszą efekt, to wszyscy też w jakiś sposób, w taki czy w inny protestują. Już nie wspominam o tych zwolnieniach lekarskich, bo dla mnie to jest parodia troszkę i to, że ludzie są chorzy, ludzie zdrowi są chorzy, to jest chore po prostu. I to jest jawnie się mówi i służby, które odpowiadają za bezpieczeństwo, za sprawiedliwość, za prawo stosowane w tym kraju, tak to czynią. To jest w ogóle postawione wszystko na głowie, ale tak jest i po prostu inni też jakby biorą z tego przykład. I tu się podpisuję też, mimo że mojego podpisu nie mam, bo to było pismo kierowane do mnie, podpisuję się pod tym też obiema jakby rękami, ale na ten moment ja nie stworzę tych pieniędzy i nie dam tych pieniędzy, natomiast prośba jest też taka i do państwa, że jeżeli będziemy jakby pracować i będą te zmiany w budżecie, które spowodują w jakimś tam okresie czasu możliwość dania tych podwyżek, żeby te podwyżki zostały dane. Ja chciałbym świadomie to przeczytać jeszcze pismo z GOPS-u, bo ono troszkę też jeszcze dodatkowo jakby pokazuje problem, jaki się pojawił, bo jeden problem to jest to, że najniższe wynagrodzenie jest w tej chwili 2250, a u nas pracownicy w tej chwili, jeżeli chodzi o kwotę brutto, to zarabiają powiedzmy, że gdzieś tam od 2500 zł do 3200, z tym, że dochodzi jeszcze dodatek stażowy. To jest takie wynagrodzenie, czyli mówię brutto, mówię cały czas brutto.
I stąd, no jeżeli się porównuje rzeczywiście tych pracowników robót publicznych, którzy zarabiają o 300-400 zł mniej, no to jednak i odpowiedzialność, i wykształcenie, i no taka jest prawda, nie umniejszając też pracownikom robót publicznych, którzy no też za swoją pracę no muszą jakieś to wynagrodzenie otrzymać, no ale to wynagrodzenie jest najniższe. Także pozwolą Państwo, że jeszcze odczytam, bo to jest troszkę związane też z funkcjonowaniem ośrodka i z wypłacaniem pomocy społecznej. Czyli też skierowane pismo do mnie. Zwracamy się z petycją w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowych Ostrowach w roku 2019. Aktualna sytuacja pod względem wysokości wynagrodzeń kształtuje się w przedziale od 1900 do 2400 netto miesięcznie dla pracownika, przy czym 2400 miesięcznie otrzymuje pracownik z 30-letnim stażem pracy. Dla porównania od 1 stycznia 2019 roku wysokość najniższego wynagrodzenia netto będzie wynosić 1613 zł miesięcznie. W zakresie obowiązków służbowych pracowników GOPZ w Nowych Ostrowach jest m.in. dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych, dlatego pomijając powody i przyczyny, dla których przyznawane są świadczenia, wspomnieć należy jednak, że wypłacane są one w kwotach dużo wyższych niż wynagrodzenia pracowników, którzy je przyznają. Przykładowo rodzina trzyosobowa utrzymująca się tylko ze świadczeń wypłacanych przez GOPZ otrzymuje miesięcznie kwotę 3819 zł. Rodzina dwuosobowa, która również posiada tylko zasiłki z GOPZ, otrzymuje miesięcznie kwotę 2750 zł. Rodziny z kilkoma dziećmi otrzymują kwoty rzędu od 1800 do nawet 5680 zł miesięcznie. Dlatego w obliczu takich drastycznych różnic między wynagrodzeniami pracowników a ich podopiecznych i zmniejszającej się z roku na rok różnicy między najniższym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem urzędnika musi dochodzić do frustracji i postawienia pytania o sens dalszej pracy. Nadmieniamy, że do tej pory nasze wynagrodzenia, jeżeli wzrastały, to były to wzrosty raczej symboliczne, które przy ciągłym przecież wzroście cen w kraju nie przekładały się na poprawę realnej sytuacji każdego z nas. Dlatego prosimy o uwzględnienie w budżecie na rok 2019 podwyżek. No tu była kwota minimum 300 zł dla pracownika, cały czas netto jakby, bo tu no jakby było to pismo o kwotach netto i tu powiem tak, że te rzeczywiście te kwoty, które tu jakby padły, które są wypłacane, no ktoś może, dlaczego tak jest wypłacane, no po prostu takie są przepisy, takie są wymogi, że tym osobom te pieniądze się należą i te pieniądze muszą być wypłacone i tu no trudno to negować, bo tak jak mówię, no takie są obowiązki, natomiast rzeczywiście pewne zestawienie danych, pewne zestawienie faktów jest takie, że jest jakby takie niezadowolenie i duże niezadowolenie pracowników, jeżeli chodzi o to wynagrodzenie. Ja też podkreślam i myślę, że też i każdy pracownik ma tą świadomość, że te osoby, które mieszkają tu na miejscu, na terenie gminy, które no dojeżdżają tam, nie wiem, kilometr, dwa, trzy, no to jest też inaczej, bo to jest, powiedzmy, że można przeliczyć miesięcznie, tak ja oceniam, około 400-500 zł, gdyby dojeżdżały do pracy do Kutna, nie mówiąc jeszcze gdzieś dalej, dlatego że i czas pracy, i czas dojazdu, i koszt dojazdu, no to się jakby składa mniej więcej na tą kwotę. Stąd no wiadomo też, że no jakby tym ludziom no jest pod tym względem troszkę łatwiej, że ta praca jest na miejscu, ale też no, proszę zwrócić uwagę, że nie wszyscy pracownicy też mieszkają tu na terenie gminy, bo część mieszka troszkę dalej i też dojeżdżają i też ponoszą te koszty, o których mówiłem. No i też oczywiście no, nie ma tak, że ten, kto dojeżdża, zarabia więcej, a ten, kto jest na miejscu, zarabia mniej. Także jest to problem, ale problem jest no naprawdę też finansów generalnie i gminnych, i samorządowych. No i w naszej gminie również jest problem, żeby te środki finansowe na te podwyżki znaleźć. Dziękuję. Dziękuję. My jesteśmy w wolnych wnioskach. Czy ktoś jeszcze ma jakieś sprawy? Panie Wójcie, mówię tutaj na sesji, bo
na sesji, bo na komisji żeśmy zgłaszali, poprosiłam tam panią, chodzi o światło uliczne, oni tak się przerzucają, o zgaśnięcie lamp. Było dzwonione z gminy, tam ktoś ze wsi, dzisiaj pani znowu dzwoniła i dzwoniła też do gminy. No to oni powiedzieli, że było mówione o jednej lampie. Nie wiem, czy jedna, czy dwie. To chyba mają tak samo prawo przyjechać. Przecież my mają za to, biorą pieniążki i mają płatę. Konkretnie chodzi, czy lampy tam... Albo nam ktoś powiedział, że od koło numer 20. Tak, bo ten 20 numer to było tak w centrum i tam dojechać było koło figurki. I tak było powiedziane. No i 4 doby. 3 noc przeszło już. I ci powiedzieli, że no nie wiedzieli, bo tylko raz było dzwonione. Tak było do pani, która dzwoniła, konkretnie pani Kozłowska. Do nich, bo już nie wierzyła, że myśmy tu z gminy dzwonili, bo tam pani zadzwoniła. Już dzwoniła sama, no to i powiedzieli, że tylko było raz dzwonione. No do mnie to jest śmieszne, ale ja się nie dziwię, bo ja mi tak nie powiedziałam, to mi powiedziała, no to ile razy. Ale no trochę to jest niepoważne traktowanie takich ludzi. Tam jest taki ten teren akurat, że Łuk, że nie ma u nas budynków i starsze osoby mieszkają, no i tam i samotne i... Zresztą po to są lampy, żeby się świeciły i kosztuje to i pieniążki tutaj gminne i sołeckie i trochę uważam to za niepoważne. To może by to tamten program zasygnalizować. Nie, no będziemy interweniować. My oczywiście jak dostajemy sygnał ostatnio, no głównie tu akurat sekretariat się tym zajmuje w momencie, kiedy jest zgłoszenie. Staramy się też dowiedzieć przy jakim numerze, no bo chodzi też o zlokalizowanie, natomiast generalnie, no ja uważam i to będę jakby no też w rozmowie podkreślę, że jeżeli no przyjeżdża już powiedzmy ten zespół naprawczy i wie o tej jednej lampie, no to ją zakłada, powinien załączyć światło, przejechać przez cały ten obwód oświetlenia, no i sprawdzić, bo może rzeczywiście jeszcze gdzieś jest to drugie, no żeby jak już są na miejscu, żeby to zrobić. Natomiast no jest też takie no troszkę po, i to i odnośnie od tych usuwania gałęzi, że jeżeli no jest ta przyczyna, gdzie powoduje, że na przykład jest tam jakieś zwarcie i następuje rozłączenie, no to też powinno być jakby no własna inicjatywa, żeby, bo już jakieś tam kompleksowe obcinanie tych gałęzi to rzeczywiście jest zlecane firmom zewnętrznym, ale myślę, że takie no ustalenie przyczyny, gdzie tam jest powiedzmy dotyka gałąź i wycięcie jednej gałęzi, no to nie powinien być problem. No, no jest tak jak jest, to dotyczy oświetlenia, ale również i typowego jakby no zasilania energetycznego, że też są, ja przyznam, że sam ostatnio się spotkałem prywatnie i też dzwoniłem kilkakrotnie po pół godziny, niestety nikt się nie zgłaszał ostatecznie, no już prywatnie zadzwoniłem do kogoś, kto to robi, no bo tam no, te kontakty jakieś tam są, no akurat ta osoba zjechała, czyli nie mogła nawet podjechać, bo trzeci raz u mnie się to samo stało, czyli przy większym wietrze następuje zwarcie, zwykły bezpiecznik na stacji trafo trzeba po prostu wcisnąć, to jest, wymaga 5 minut. Po iluś tam godzinach oczywiście piec nie chodził, zima, mróz, no bo cały czas, to znaczy no, również się posiliłem tu drogą mailową, elektroniczną, bo przyznam, że my kilkakrotnie, tak jak nie było wyjścia, to zgłaszaliśmy i to było dość skuteczne. No w tym wypadku niestety nie, później no polecono, faktycznie dzwoniłem prawie godzinę, czekałem cały czas na sygnale, no i po niecałej godzinie wreszcie się osoba zgłosiła. No i rzeczywiście po 10 minutach przyjechano i załączono, bo jednej fazy nie było i tylko na tej jednej fazie i nadal, ale nadal przyczyny nie usunięto i przy następnym wietrze prawdopodobnie znowu. Tak się wymielnie działo też na jedna faza, tam jak jest w pobliżu parku, pan Andrzejewski, stacja uzdatniania wody, tam bardzo często rzeczywiście w innych już, nie, już prąd był, bo ogólnie było załączenie, natomiast tam tego prądu nie było. Ostatnio no niby jakby tego problemu nie ma. Nie wiem, czy ta przyczyna została usunięta, czy nie, ale no jest ten problem i kontaktu, to jest, bo co do energooświetlenia, to nie ma problemu dodzwonić się. Natomiast jest problem do energetyki, w szczególności jak jest, no warunki atmosferyczne są takie, że tych zgłoszeń jest dużo, bo to nie przyjmuje ktoś tu na miejscu, tylko jest tam powiedzmy ogólnopolska centrala, która to przyjmuje i wtedy tych zgłoszeń, nawet jak u nas jest dobrze, a gdzieś indziej są wichury, tych zgłoszeń jest bardzo dużo, nie można się skontaktować, no i jest problem.
Wszędzie, bo jeszcze byłam i proszę i wiem, że urzędnik dzwonił, a oni mówią, bo u nich do nich było tylko raz, no to co, święte krowy, przepraszam za wyrażenie. Nie, no, nawet jakby było raz. Tylko. Zgłoszenie jest i jak już jest zgłoszenie, no, to już powinno być załatwiane. Także no. Będziemy interweniować. Jeżeli jeszcze ja mogę zabrać głos, bo pan wójt powiedział nam tutaj o konkursie na animatora Orlika. I mam pytanie, kto odpowiada za ład i porządek, czystość tych pomieszczeń, które przynależą do Orlika, typu szatnia, toalety, pomieszczenie dla animatora? Dziękuję. W momencie, kiedy Orlik został uruchomiony, no to się umawialiśmy, że ze względu na to, że no, że szkoły jakby no, w decydującej części jakby odpowiadają, znaczy korzystają jakby z tych pomieszczeń, że no, ktoś ze szkoły również w tym, no mówię to o sprzątaniu, o takich podstawowych elementach, że ktoś ze szkoły jakby no, zajmie się również tym sprzątaniem tych obiektów orlikowych. Także ja uważam, zresztą no, nikt mi może tego nie zgłaszał i nie było jakichś tam rozmów w tej sprawie, ale no, uważałem, że tak to jest i że tam nie ma problemu, że zawsze ktoś jest, bo no, też nie ukrywajmy, w szkole są takie okresy, jest taki czas, że no, nie ma sprzątania, sprzątaczki stoją, no, tam się wchodzi, no, widać, że przecież nie pracują, to nie jest problem w tym czasie dotrzeć i zrobić no, jakieś tam małe sprzątanie, jeżeli chodzi o te obiekty orlikowe. No to już nie szkoła, to już rzeczywiście jakby my. Dobrze, tak jest. W takim razie zamykam punkt 11 porządku. Przechodzimy do punktu 12 obrad. Wobec zrealizowanego porządku zamykam 4. sesję Rady Gminy Nowostrowy. Serdecznie dziękuję Państwu za przybycie, uczestnictwo w posiedzeniu. Dziękuję.